Kamera jest włączona. Mam tutaj przed sobą głośnik niskotonowy GDN 20x60x3. Po regeneracji niby rzekomo, ale jak widać tutaj, nie wiem czy to uchwyci mi kamera, powinna. Przede wszystkim jak mamy połączenie karkasu od cewki z membraną, jest silikon dany, co naprawdę też powoduje niesamowite brzmienie tych, że tak powiem, kolumn. Poza tym jak widzę dobrze, również ktoś wyciął po prostu membranę i połączył ją za pomocą silikonu z tej strony. Nie wiem czy to będzie akurat widoczne w kamerze. Tutaj naprawdę zasna robota. Nie wiem kto to tak zrobił. Podobno po serwisie głośnik. Jak widać tutaj też również to górne zawieszenie jest klejone za pomocą silikonu. O, proszę bardzo, ono ładnie odchodzi bez problemu. Nawet nie raczył nikt wyczyścić starej pianki z kosza, tylko normalnie jest tutaj właśnie tak to zrobione. Normalnie palcem można, palcami można ręką oderwać to zawieszenie od kosza. Ono się na nic nie nadaje, ja tutaj mam nowy cały układ drgający do tego przetwornika, oryginalny od Tonsil z wrześni. Jedynie co wziąć teraz, odlutować chociażby cewkę od nabiegunnika, no i przystąpić do wyczyszczenia kosza, wyczyszczenia samego tego również agresora dolnego. Wezmę sobie tutaj coś, odegnę, przylutuję. Aha, jeszcze bym musiał do prądu sobie włączyć butownicę. Włączymy jedno, przyłączymy drugie. Tutaj to na bok i tak jak mówiłem właśnie przylutujemy, odlutujemy sobie kable połączeniowe. Jedno i zaraz będziemy mieć drugie. Proszę bardzo. Dobrze, mamy już. Lutownicę odkładam sobie na bok. Przygotuję sobie tutaj klej. No i co? Musimy odkleić teraz sam resor dolny od kosza głośnika, więc do tego sobie użyję zapalniczki żarowej tak zwanej. Podgrzeję i tutaj będę odłączał właśnie bezpośrednio od tego kosza. Jak widać, w każdym bądź razie tą zapalniczkę gdzieś tutaj mam. Powinna być. W każdym bądź razie tutaj ona jest. Na pewno jest, tylko jej obecnie nie widzę. No cóż. Momencik. Mam nadzieję, że to akurat widać dobrze będzie wszystko. Jeszcze się patrzę chociażby na kamerę. No i w każdym bądź razie, niestety, ale tego nie widzę, tej zapalniczki żarowej, żeby podgrzać. Gdzieś ona tutaj musi być. Można też to lutownicą spróbować, ale to będzie dużo dłużej. To na pewno. I nieskutecznie, no aczkolwiek też można sobie wydłubać, tylko że po co robić sobie tutaj dodatkową robotę, niepotrzebną zresztą. Wystarczy to podgrzać i ładnie to potem odchodzi. Wyczyścić oczywiście pozostałości po kleju, po zawieszeniu. W każdym bądź razie za dobrze się nie przygotowałem, ale powinienem ją tutaj mieć. Co i jak omówię w następnym kroku. Pokażę też właśnie regenerację tego głośnika. Zapraszam do komentowania, zostawienia właśnie lajka, łapkę w górę. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.